No i cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Na razie sama, bo jestem u rodziców. Właśnie się zrobiłam. Siostra mi wyprostowała włosy, żeby tak było, wiecie, ładniej wyprostowane. Makijaż zrobiony. Jeszcze tylko okulary i kolczyki. Sukienki, kawałeczek widzicie. A za chwilę zobaczycie resztę. No i dobra, jedziemy. Ja wyglądam coś takiego. Czyli szału nie ma, tylko nie urywa, czekajcie, wyjadę tylko. Dobra, jedziemy. Jadę na dwa samochody z tatusiem moim. Bo tatuś teraz będzie wyjazd do kościoła. Kuba, nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Powiedziałam tak jak Jarek. Kuba. Ale ściągnęłam te pończochy. Bo tak sztucznie strasznie wyglądało. B i jadę z gołymi nogami. No, dobra, ja wam się cała pokażę już przy Jarku. Na razie tylko widzicie kolor sukienki, górę, no i kolczyki i tyle. Dzisiaj ślub wasz i wesele. Życzymy wam szczęścia wiele. Tata, dzieci, robią wnucząt. Oprócz tego powodzenia, marzeń, planów, snów, spełnienia. Dużo zdrowia, pełno kasy i miłości po wsze czasy. Jak obiecaliśmy, Jaroś nie chce się, nie pokazał się jeszcze jak wygląda. Mam już piwo. Prawie, że dobrze dobrał do mnie krawat. Prawie. Co ty? Ja teraz... Sprawdzałem, że to... Wieje. Wieje, czy znacznik wesele jest dobrze wbite, a to jest tak słabo, to może się zarwać. Zimno jest. Takie jabłonki. Jesteśmy tutaj i teraz nagrywam. Tak wygląda Becia. Ja. Jak zawsze ślicznie. A bawimy się na znak zasłania. Tam w tym budynku OSP. I byliśmy w kościele, w którym... Wikariuszem byłem tam. Nawet pokażę zdjęcie. Może nie w tym kościele, bo był usunowatowany. Albo w tym kościele... To był stary, nowy kościół, ale on był w starym chyba kościele jakoś tak. Trzeba popatrzeć w historię. Ja też tam nie wiem. Sam nie wiesz, co powiedziałeś. No, poprawimy to na samym końcu. Oto, oto tramban tym czerwonym. Przyjechało państwo młodzi. A tu mamy Beatkę. Mąż i żona. Ciemno jest. Ono w przerwie. Wesela. Było gorąco, jest trochę chłodniej. No. Miało padać, padało przejściowo. Było zimniej, teraz nie wieje, więc okej, można się przewietrzyć. Mamy taką główną drogę, a tu się bawimy. Jeżdżamy z następnym wejściem. Znowu jesteśmy odpoczywani. Jeszcze nie tańczyliśmy. Ktoś się boi tańczyć. No.
co namawiam na taniec, to nie, nie, sama wybiłam, nie, jeszcze nie, tamto nie. Za szybkie, za wolne. Zaraz zatańczymy jeszcze jeden kieliszek i myślę, że będę gotowa. No i jesteśmy po pierwszym tańcu i pierwszych tańcach, jak mówiąc. Wieje, ja chcę zimno, bo to zimno jest. Pada deszcz. Nagrywamy tak w osobności, żeby nie było RODO. Bo to ktoś ma większe doświadczenie ode mnie w nagrywaniu. No. Może się podzielić swoimi opiniami, jak czasem jak tańczę. Trochę mnie denerwowało, bo czasami chciała prowadzić. Niedobra dziewczyna. Będziesz musiał mnie skarać. Dobra. A widzki niech się domyślą, jak ją skaram. Dwie nogi. I uwaga, na pakiecie zostają trzy ręce, jedna noga. Tak, paramoda ma taką tablicę pamiątkową, jak się poznali i wszystkie ich lata znajomości. Tam jestem gdzieś ja, Brzydak. Ja wstaję, bo ktoś tu gra. No. Jaruś już patrzył na komentarze, także dziękujemy, że ktoś się chociaż odezwał. No nie? Tak. Ja mam starty głos od śpiewania. Tak, Jarek dużo wczoraj śpiewał. No. Nawet wychodziło. Co? Nawet wychodziło. No to ktoś to cię oszukał akurat. No, staramy się wstać? No. To dzisiaj poprawimy. Masz kaca? Ja też nie, ale dlatego, że byłam grzeczna. Czy nie, no coś tam się napiłam, a potem już oszukiwałam, nie? No, mam kieliszka piła chyba trzy razy, jak ja wypiłem cztery. Bo ja dzisiaj jestem kierowcą. Dlatego. No, ja już zaraz mnie przygotuję. A, bo jesteś moją kurwą. Trzeba ci pokój, Jarka. Ten. To ręcznik i muszę się wykąpać. Ej, się bawiłeś? Dobrze. Mhm. Bardzo fajnie. Tylko ciasno, no. Ale własne. No i jedziemy na poprawinach z godzinnym opóźnieniem. Przeze mnie, bo zostawiłem klucze od auta u teścia. I czekaliśmy, aż nam przywiozą klucze. No. I tak poszło na nią. Ale zrobisz ze mną kanapę, tatusiu. Ale przekupiliśmy im plackami. Jeszcze jutro coś kupimy i będzie okej. Nie, plotkowała z teściową dzisiaj. A? Ale mój temat plotkował. Bo ten leżał. I kaca wczorajszego leczył. Miałem takiego kaca. Właśnie na drugi. Taki, że byłem delikatnie osłabiony. Dzisiaj też coś nagramy z poprawin. Mam nadzieję, że zostawili nam kwaśnicę. Pisaliśmy, że nam zostawili. Pisaliśmy, zostawcie na kwaśnicę, bo się spóźnimy. Nie, zobaczymy. A ja chcę iść spać. Naprawdę jestem tak niewyspana. Ja dzisiaj śpię od ściany. A ty mnie zrzucałeś z łóżka dzisiaj. Nie zrzucałem cię z łóżka. Zrzucałeś spałeś. A później spałem tak przy ścianie, a ona miała całe łóżko na siebie. Trup. Ale teściowie już wiedzą, gdzie mieszkam, więc... No
musi być grzeczny. Bo już go znajdą. Wracamy po weselu, po poprawinach. Ja troszkę zmęczony. Wzmacniam się. Lokowanie produktów. A na mnie zapłacili. Trochę jestem bardzo pod wrażeniem orkiestry, bo byli młodzi chłopacy, a naprawdę dawali czadu, nawet Batka o tym powiem. Ja tam nagrałam twoim telefonem. No, tak, nagrywaliśmy też jak podeszli po nas stolika, żeby rozruszać towarzystwo, bo za długo siedziało przy wiadomo jakich trunkach. I to było właśnie, podobało mi się w takim starym stylu. Mi się podobało to, że wyszli jak do kółeczka i orkiestra zeszła ze sceny i z ludźmi. Zaczęli się bawić. Tak, i że ten, i podobało mi się, wiesz co? Że wzięli pani młody, polecieli do kuchni i wzięli ten kucharza tą pomoc wziąć i wszystkie kelnerki i kelnerzy też musieli tańczyć, bo ich wzięli w podziękowaniu. To było fajne. I ty widziałeś kelnerki takie zadowolone, bo już sobie potańczyły. Tak, to jest też takie odstresowanie. Na pewno. Teraz idziemy po Igusia, który jest chory. Mamusia jest nestniona i tatuś. No, tak. To co mówiłam, że straciła miarka. Nie za dobrze wam? Fajnie. Dobrze? Nagrywasz? Jaki uśmiech, Jarek. A my co, zmieniamy, tak? Nagrywamy z bloga? Nawet z wesela? Dzień dobry. Cześć. Nie za dobrze, tak? A my tak po cichaczu? Żeby Tysia nie wiedziała, podjechaliśmy na placki ziemniaczane. Bo nie chciał obiadu Tysi. A tam pani już śpi. A Igor nawet jak wyszedł z samochodu. Chory jest. To pan. Zakończamy vloga. Jesteśmy już po weselu. Powiedz coś? Mi się orkiestra podoba. A placki ziemniaczane ci się nie podobały? Były dobre. Ja muszę ją wziąć jeszcze na moje placki ziemniaczane, bo mamy taką umowę.
I się teraz z wami żegnamy. Jest taki miły, bo jest niedobry i zapomniał o moich urodzinach. Nie zapomniałem o ich urodzinach. To mnie olał. Nie olałem. Nie, idzie do pracy oczywiście. Chociaż prosiłam, żeby sobie wolne. Zawsze zrobi, żeby być ta lepsza. Bo prawda? Jestem ta lepsza. Tak, nawet jak wybrała zdjęcie na Instagrama, to wybrała, w której wygląda... Ona wygląda jak pajac, skoro z tą miną. Ale kocham. Chociaż włosy na tym zdjęciu jakoś w miarę wyglądają. Kogo włosy? Moje. Bo reszta to jak pajac wyglądam. Ładnie, lepiej niż na poprzednim. Ten śmiech mówi wszystko. Kończymy. Kończymy, pa.